Co to są za upośledzone banany? Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na tym kanale z gry Stumble Guys. A w dzisiejszym odcinku opowiem wam o nowościach znowu, jakie jutro mają dojść do Stumble Guys, ponieważ jutro o godzinie 17 ma dojść, mój drodzy, nowe wydarzenie Barbie z mapką właśnie Barbie i z nową walutą Barbie Tokens. I ja z tym gościem, co teraz gra Diamond Demonem, to ja z nim zrobiłem przed chwilą poza nagrywką 185 fal. Więc mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się to powtórzyć. Oczywiście dajcie łapkę do góry i subka po więcej takich odcinków. No i mój drodzy, teraz postaramy się właśnie wbić z nim mój rekord, czyli 320. Boom. Wyrzucamy bananka. Dobra. Ale jest git. Ja nawet 5 razy musiałem zasejwować, a zasejwowałem, tylko że skinem Jade Nyan Beasta, czyli tym drugim. O, dobra, uratował się, bo on mega dobrze umie sejwy, on mega dobrze ogarnia block dasha, więc myślę, że nam się może poszczęści, bo to jest nasza 6. runda ogólnie, więc już mega dużo gramy, jakąś godzinę lub półtorej nawet. Dobra, więc moi drodzy, co zostanie dodane jutro o 17 właśnie do Stumble Guys? Ja nagram inny odcinek, bo mam jeszcze jakiś w planie, ale no bo o 17 już niestety nie zdążę nagrywać. I ten banan jest jakiś upośledzony, bo on przenika przez bloki. Zobaczcie, czemu ten banan przenika przez bloki? Ale w sumie to dobrze. Ale w sumie to dobrze teraz. Kurde, nie skoczyłem na bananie. Ale on mega dobrze ogarnia block dasha. Dobra. Chciałem użyć kopniaka. I boom. Wow. I tak trzeba, mój drodzy. Tak właśnie trzeba. Dobra, odbiłem się jakoś. Dobra, idziemy tutaj, bo tu już nie było. No, po co on to zrobił? Dobra, on musi sejwować. Trzymam kciuki. Yo, zasejwował gość. Ale dobry on jest w sejwach. Już lepszy chyba ode mnie, a ma mniej koronek, nie wiem. Bo ja mam 505 ogólnie chyba. Nie wiem, ja zaraz sprawdzę, ile on ma koronek. Boom. Nie, lepiej... Nie, nie rób tego, nie rób, gościu. No właśnie, czemu on to znowu zrobił i znowu musi sejwować? Czemu mnie tak wybiło? Uuu, zasejwował drugi raz pod wąt na tej ścianie. Dobra. Teraz ja mu tu ułatwię przejście. O kurde. To mu ułatwiłem. O nie. No nie, no i spadłem. Mój drodzy, zapomniałem zakręcić jeszcze kołem fortuny, więc to teraz tak na szybko zrobię. I zobaczcie, bo ogólnie była aktualizacja 0.52. Skinów Barbie dalej nie ma, ale tu są darmowe nagrody. Raz się zakręcimy i potem do kolejnej rundy przejdziemy, więc kręcimy za darmo na początek. Oby Diamond Demon. No nie! Nie! No kurde, jeden żeton znowu. Trzeci raz pod wąt mi się trafił, bo dwa razy wczoraj. I dzisiaj jeszcze jeden, masakra jakaś. Jeden żeton. Ja już bym wolał dostać jeden klejnot. Dobra, wybierzmy sobie może arbuza. Albo nie, Jade Nyan Beasta, ponieważ Jade Nyan Beast jest ogólnie mega dobry w sejwowaniu. I ogólnie, mój drodzy, coś wam powiem. Odblokowałem skina Block Dasher właśnie z tego turnieju, co był tutaj, z tego wydarzenia Triple Block Dash z eventów. O, zapraszam mnie. O, spoko. O, naprawdę spoczko. W ogóle patrzcie, jakie oczy ma ten Jade Nyan Beast. Dopiero teraz u niego to zobaczyłem, jakie on ma oczy. Dobra, więc mamy Block Dash Endles. O, on się przebrał za zombiaka. Ja go nie mam. Ale mam takiego, ja mam podobnego zombiaka, nie mam takiego samego. Ale ten Jade Nyan Beast jest mega dobry w sejwowaniu, więc powinienem z nim pobić ten rekord wcześniejszy. I właśnie, za tą nową walutę będzie można zdobyć, mój drodzy, właśnie różne skiny Barbie. I będzie też jedna
a dokładnie no trzecia, co była taka do zbierania, że musicie zebrać jakieś przedmioty, aby dostać skina Barbie Fun Guy, to będziecie musieli, mój drodzy, zebrać takie przedmioty jak postacie z Barbie, a te postacie z Barbie będą, mój drodzy, się kupować za tokeny. I jeszcze wam powiem, jak będzie jutrzejszy karnet turniejowy wyglądał, bo to będzie mega epickie. Będzie emotka tęczowej kupy, będą XD, będą jeszcze kroki takie niedźwiedzi dla misiów, pułapek. Dalej, mój drodzy, co... O nie, no co on zrobił? Dalej będą, mój drodzy, takie właśnie kroki tych pułapek dla niedźwiedzi. I potem, mój drodzy, będą chyba... Będą też 3 skiny w tym nowym karnecie turniejowym. Będzie, słuchajcie, skin epickiej Trash Pandy, skin legendarnego czarnego szkieleta. I ostatni skinek to chyba smok taki. Taki fioletowy, fioletowo-czarny smok mityczny. On mnie zaprasza? Ja z Glowmanem teraz widzę. Dobra, ja stworzę grę, bo widzę, że on nie ogarnia. Z tym totalnie na 3 osoby tak stworzymy. I dobra, zaczyna się nasza gra. Nikt nie dołączył, tylko ten gość właśnie, więc spoko. I właśnie tak to będzie wyglądało. Myślę, że już na dzisiaj wam wszystko ogólnie powiedziałem, ale jeszcze jedną grę sobie zagramy. Ale ja chcę taką długą grę, moją wymarzoną. Chciałbym 1000 fal zdobyć. No ja bym tak potrafił, gdyby ktoś inny to też potrafił. Bo patrzcie, widzowie, jak na przykład zrobicie, powiedzmy, rekord 500, to już potem nie wbijecie 500, bo kolejna osoba będzie słabsza. A ta sama osoba też może być słaba po jakimś czasie, więc... Albo może długo nie grać w Stumble i być mega słaba. A w ogóle emotki się zmieniły, bo zobaczcie, jak naciskam na emotkę zaczepki, to wyskakuje taka normalna buźka happy. Tutaj nad głową moją. A jak wciśniemy na przykład emotkę w ślizgu, powiedzmy, emotkę w ślizgu, to patrzcie, że wszystkie inne emotki trwają krócej, tylko emotka w ślizgu trwa mega długo. Więc to jest właśnie tak zrobione fajnie. Więc spoko, bo na przykład, ale bananek według mnie powinien trwać krócej niż normalne emotki. Ale dobra, jest jak jest, nie przejmujmy się tym, widowie. On się nazywa Olivier Pro X. Nie dodawajcie go lepiej, bo nie wiem, czy on zaakceptuje, czy nie. Ale on jest mega kozakiem w Stumble. A jeśli wy nie jesteście, to on będzie zły na was. Nie mam to tak dla żartów, ale... No, dlaczego ten banan znowu przenika? Co to są za upośledzone banany? Nie rozumiem tych bananów. One przenikają, a nie mogę na nim stanąć, bo on jest na końcu krawędzi. Więc dawajcie tak... Widzowie, w nieskończoność. O kurde, no nie, no co ten gość zrobił? Dobra, otworzymy sobie jeszcze jedno kółeczko za reklamę i może sobie zagramy w tego. Nie wiem, dobra, otwieramy nasze ostateczne kółko, mój drodzy. No kurde, otwieramy nasze ostateczne koło, czyli te koło za reklamę. I zobaczymy, mój drodzy, co nam się wydropi. Może ostatnią gierkę zagramy, nie wiem. Albo przed nagraniem zagram. Okej, mamy 5 klejnotów. Więc, mój drodzy, może jeszcze jedną gierkę sobie pykniemy z tym Olivier Pro X-em. Bo on mi nie da spokoju, czekajcie, no. Co jest, nie mogę do niego dołączyć. Czekajcie, ja stworzę może grę. Ja może stworzę grę, będzie szybciej. Aha, ten typek wyszedł z gry.